pierwszy raz w Krakowie i pierwszy raz w Polsce. Musical Legalna Blondynka w reżyserii Janusza Józefowicza już po premierze. Było to również pierwsze przedstawienie zagrane na scenie Nowego Teatru Muzycznego, Teatru Varieté. Na długo oczekiwanej premierze zjawiła się cała krakowska śmietanka. Do podziwiania były dwie rzeczy: przedstawienie i nowy teatr. Janusz Szydłowski, dyrektor Teatru Varieté, zbudował przez 13 lat coś, co no każdy Polak musi zobaczyć. Znaczy stworzył nowy świat. Legalna Blondynka przyjechała prosto z Broadwayu. To pierwszy taki musical w Krakowie. Ogromna szansa dla młodych aktorów z całej Polski. Chciałem, żeby ten teatr wystartował i żeby bazą artystyczną byli młodzi, fantastyczni, utalentowani artyści. Niejednokrotnie może nieznani, ale mający ogromny potencjał, gdzie w tym teatrze mogą wypłynąć. I dyrektor miał rację. Młodzi aktorzy dali z siebie wszystko. Mieliśmy owację na stojąco, także chciałam zaprosić serdecznie wszystkich widzów Teleekspresu na spektakl musical Legalna Blondynka do Teatru Varieté w Krakowie. Naprawdę niesamowite emocje do przeżycia. Zapraszamy. Dziękujemy.